Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj zapraszam na odcinek Traktat o Czyśćcu świętej Katarzyny Genueńskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich na odcinek. Nie zapominajcie subskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco z odcinkami. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam na odcinek, na krótki audiobook. Pociecha dla dusz chrześcijańskim, czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone traktatem o czyśćcu świętej Katarzyny Genueńskiej, przełożone na język polski przez księdza Zygmunta Goliana, doktora teologii, w Krakowie w 1854 roku nakładem wydawnictwa dzieł katolickich i naukowych. Traktat o czyśćcu. Święta Katarzyna Genueńska. Ogień miłości boskiej zapalony w moim sercu łaską dał mi poznać, jako rozumiem, naturę czyśćca i sposób, w jaki tam dusze cierpią. Ten ogień miłości wygładza w swych skutkach skazy i niedokładności mej duszy, iżby mnie Bóg oczyszczoną doskonale przy wyjściu z tego żywota raczył przypuścić do swej obecności. Otóż ogień czyśćcowy to samo sprawia w duszach, które niezupełnie oczyszczone już opuściły tę ziemię. Wyniszcza on szpecące je rdze i plamy grzechowe, a obdarza tą czystością, która im wreszcie bramy niebieskie otworzy. Zanurzona w tej gorejącej otchłani miłości, trwam w nieustannym zjednoczeniu z mym najdroższym Bogiem i spokojnym sercem przyjmuję wszystko, co mi się tylko podoba zdziałać w mojej duszy. Owóż w takim samym stanie znajdują się te dusze, których oczyszczenia dopełnia Bóg w innym życiu. Według tego, co widzę, dusze owe zamknięte w więzieniach czyśćcowych nie mogą pragnąć innego mieszkania, jak to więzienie, w którym je sprawiedliwie pogrążył sąd Boga. Nie mogą one, wszedłszy same w siebie, rozumować w ten sposób: ach, to takie albo inne grzechy przywiodły nas do tego miejsca katuszy. Obyś był sprawił, Boże, iżbyśmy się do nich powstrzymały. Byłybyśmy używały już teraz rozkoszy niebieskiej ojczyzny. Ani się te owe dusze nie smucą, ani nie użalają, gdy patrzą na wyzwolenie którejkolwiek spośród siebie. Żadnego zgoła nie zachowują wspomnienia z tego, co już przeszło, a co by mogło zwiększyć cierpienia, na jakie są skazane. Bądź by to było dobre, bądź złe, bądź by się tyczyło ich samych, bądź innych. Święta wola Boga rozrzadzająca nimi według upodobania swego majestatu, tak im jest drogą,
tak miłą, że wśród samych swych katuszy pozostają nieczułymi na to wszystko, co ich dotyczy. One nic nie widzą, krom boskiej dobroci, która przez to wszystko, co się z nimi dzieje, zadość sobie czyni. Niczym innym nie zajmują się one tylko rozważaniem łaskawości miłosierdzia Boga, a bynajmniej się nie zastanawiają nad swym własnym dobrem lub swym własnym złem, bo gdyby było inaczej, nie można by było utrzymywać, co jednak tak jest prawdziwe, że dusze owe goreją czystą miłością, ani też nie może ich to zajmować, że towarzyszki ich cierpień skazane zostały za takie lub owakie grzechy, tym też mniej mogłyby się zajmować rzeczy takich wspomnieniami. Byłaby to bowiem niedoskonałość, a takowej przecież nie można przypuszczać tam, gdzie jest już zniweczoną wszelaka możność błądzenia. Poznały one powody swojego sądu. W chwili, gdy się rozłączały z ciałem, ale wnet potem utraciły pamięć, bo gdyby znowu to poznanie zachowały, wówczas by trzeba przypuścić, że w miejscu przez nie zamieszkałym istnieje jeszcze pewien rodzaj własności, co znowu w żaden sposób przypuścić się nie da. Na koniec utwierdzone nieodwołalnie w miłości lub poza miłością, nic też już nie mogą ni chcieć, ani pragnąć, krom tego, co się czystej dotyczy miłości. Cierpią one w ogniu, cierpią bez wątpienia okropnie, ale gdy taką jest święta wola Boga, więc jak najzupełniej jej wyroki uznają, bo tak chce miłość, ta miłość, której one w żaden już sposób odjąć się nie mogą. Ta miłość, która im odejmuje wszelaką możność popełnienia grzechu. Nigdy bym nie była mogła uwierzyć, że spokojność owa błoga, jaką się cieszą, jakiej używają mieszkańcy nieba, może być także udziałem dusz w czyściu cierpiących i że się może z ich cierpieniami pogodzić. A przecież nic prawdziwszego. Owszem, ta spokojność wzrasta, nawet ustawicznie przez udzielanie się Boga, przez Jego wpływ, a wzrastanie to znowu tym staje się większym, im się bardziej zmniejsza to wszystko, co przeszkadzało boskiemu wpływowi. Gdy zaś przeszkodą ową nic innego nie jest, krom skazy grzechowej, niweczonej coraz bardziej przez ogień. Więc też i dusza tak oczyszczana
coraz to doskonalej do onych boskich usposabia się wpływów. Oto jest porównanie zdolne rozjaśnić ciemne strony tej prawdy. Kryształ pokryty powłoką kurzu nie mogłyby przyjąć promieni słońca. Jest li to wina słońca rozlewającego wszędzie jasne swoje światło. Bynajmniej słońce bowiem i na kryształ sieje swe promienie. Ale kryształ obcymi cząstkami pokryty, które działaniu tych promieni przeszkadzają. Oczyść go z pyłu, a wnet go światło na wskroś przeniknie i tym obficiej przeniknie, im go lepiej oczyścisz. Owóż, czym jest względem kryształu powłoka pyłu? Tym jest względem duszy, okrywający ją brud grzechu. Ten brud przeszkadza działaniu prawdziwego słońca. To jest wpływem Boga, ale go ogień czystowy wygładza. I w miarę jak brud ten ustępuje, znika. Dusza przyjmuje coraz obficiej to boskie światło, które ją na wskroś przenika, a z sobą wnosi w jej istotę zadowolenie i pokój. Tak więc w duszach czystowych wciąż się odbywa wzrost i ustawiczne zmaganie się spokojności. A to wszystko się dzieje przez niweczące działanie ognia na przeszkody stawiające opór. Wskutek tego działania wzrasta znowu ustawicznie dobro, w miarę jak ubiega czas kary. Czas ten się zmniejsza co dzień i co chwila. Ale inaczej rzecz się ma z cierpieniem wypływającym z opóźnienia widoku Boga. Czas kary tym jest mniejszy, im jest bliższy kresu. Ale w miarę jak się czas zmniejsza, cierpienie wcale się nie zmniejsza. Co się zaś dotyczy woli tych dusz cierpiących, nigdy one swych kaźni nie nazywają kaźniami. Nigdy im nawet przez myśl nie przejdzie, by je uważać za takie. Tak je dalece czyni spokojnymi i zdalnymi na wolę Boga. Ta czysta miłość, przez którą właśnie ich pragnienie się jednoczy z świętą i najdobrotliwszą wolą Boga. A przecież cierpią one tak straszne katusze, że ani język ludzki wyrazić tego nie umie, ani umysł ludzki objąć tego nie zdoła. Okrom nadnaturalnego światła, wśród którego jedynie to się widzi, którym Bóg obdarzyć mnie raczył, ale które im bardziej rozjaśnia owe cierpienia, tym większe niepodobieństwo chcieć je odpowiednio wyrazić. To też, co mi Bóg raczył odsłonić w swej dobroci o stanie tych dusz,
Tego bym nigdy nie mogła w całości wynieść z głębi mojego umysłu. I o tyle tylko rzecz tę wytłumaczę, o ile stać mnie będzie. Ci zaś tylko mnie zrozumieją, którym Bóg jej zrozumie nie otworzy. Początkiem i gruntem wszystkich kaźni jest naprzód grzech pierworodny, a następnie grzech uczynkowy. Owóż co potrzeba na sam przód dobrze zrozumieć, nim pójdziemy dalej. Gdy Bóg stwarza duszę, wówczas ona wychodzi z rąk Jego czysta. Bez żadnej przymieszki, wolna od wszelkiej plamy grzechowej i obdarzona jakąś instynktowną siłą, która ją pędzi ku niemu jako ku ognisku jej uszczęśliwienia. Ale grzech pierworodny bardzo osłabia tę siłę, a jeszcze bardziej grzech uczynkowy. Cóż się więc dzieje? Oto im się bardziej ta siła instynktowa zmniejsza, tym grzesznik staje się gorszy. Im bardziej staje się gorszym, tym mu się mniej Bóg przez łaskę swoją udziela. Ale to zawsze w ten sposób, że całkowicie nigdy go tej łaski nie pozbawia. Inaczej bowiem zbawienie grzesznika stałoby się niemożebnym. Tak więc strata po stracie, po ubytku ubytek. I coraz staje się mniejszym to wszystko, co było dobrem w grzeszniku. Dlaczegoż bowiem dobro owe było rzeczywiście dobrem, przez co było dobrem? Oto przez uczestnictwo w dobroci Boga. Wszakże, gdy ta boska dobroć udziela się mieszkańcom nieba według tego, jak się jej podoba, to jej według tego, jak sama w swych wyrokach postanowiła, duszą na ziemi jeszcze żyjącym udziela się inaczej. Udziela się bowiem mniej albo więcej, albo zawsze według tego, jak je znajduje mniej lub więcej. Wolne od grzechu stanowiącego właśnie przeszkodę do owego udzielenia się, gdy zatem dusza grzeszna do swej pierwotnej powraca czystości, do tej niewinności, w jakiej była stworzona. Zaraz też odnawiają się jej skutki z Bogiem. A stąd cóż wypływa? Oto ów instynkt szczęścia, który była straciła przez grzechy. Powraca znowu, wzmaga się codziennie i ogień boskiej miłości rozpromieniując ją coraz potężniej, coraz też silniej porywa ją i unosi ku ostatecznemu celowi. Tak dalece, że każda na tej drodze,
Tama lub przeszkoda staje się dla niej katuszą nie do zniesienia, a im jaśniej spostrzega to, co ją wstrzymuje, tym okropniej cierpi. W czyściu zostające już zupełnie wolne od winy, grzechu, więc dla nich kara grzechu jest jedyną przeszkodą do nasycenia owego instynktu prawdziwego szczęścia. A gdy znowu te dusze widzą jak najjaśniej, że to tylko ta wątła tama przeszkadza im i nie dozwala unieść się do Boga, że to ta jedyna tylko związka utworzona mocą boskiej sprawiedliwości zatrzymuje je w nędzy, opóźnia ich szczęście. Przeto widzenie to rozpłomienia w nich ogień porażający i pożerający. Ogień zupełnie podobny do piekła pożarów. Wszakże, jakkolwiek podobny, daleko mu jeszcze do pożaru potępieńców. Dusze bowiem w czyśćcu zostające cierpią tylko karę grzechu, a wyjęte są od winy. Gdy tymczasem ognie rozpaczy, gdy zaś dusze w czyściu zostające są już zupełnie wolne od winy grzechu, więc dla nich kara grzechu jest jedyną przeszkodą do nasycenia owego instynktu prawdziwego szczęścia. A gdy znowu te dusze widzą jak najjaśniej, że to tylko ta wątła tama przeszkadza im i nie dozwala unieść się do Boga, że to ta jedyna tylko związka utworzona mocą boskiej sprawiedliwości zatrzymuje je w nędzy, opóźnia ich szczęście. Przeto widzenie to rozpłomienia w nich ogień pożerający. Ogień zupełnie podobny do piekła pożarów. Wszakże jakkolwiek podobny, daleko mu jeszcze do pożaru potępieńców. Dusza bowiem w czyśćcu zostające cierpią tylko karę grzechu, a wyjęte są od winy. Gdy tymczasem potępieńcy cierpią winę grzechu, która je czyni wiecznie zbrodniczymi, która je zupełnie i na wieki wyłącza z nieskończonej dobroci Boga, co wyjaśnia, zapala w nich nieugaszone ognie rozpaczy, co je utwierdza w złości, a przez tę złość wolę ich stawia w wiecznym przeciwieństwie z najlepszą wolą Boga. To jest niezawodna, że ludzka wola w buncie przeciw woli boskiej stanowi grzech, oraz że grzech nie przestaje istnieć, dopóki tylko trwa zła wola, która mu dała początek. A ponieważ potępieńcy mieli tę złą wolę w chwili,
wyjścia z tego świata, ponieważ w niej trwali aż do wyjścia duszy z ciała. Przeto też grzechy ich ani były, ani być mogły odpuszczone. Owszem, stały się już niezmienne i jakoby w swej trwałości skamieniałe przez śmierć. Bo według tego, jak jest w chwili śmierci usposobioną wola. Według tego dusza pozostaje na zawsze w dobrem lub złem utrwaloną. W chwili śmierci Bóg sądzi duszę. Albo miłosiernie, jeśli ta dusza skierowała ku niebu swą wolę przez szczerą pokutę. Albo z całą surowością, jeśli ją znajduje skrępowaną z grzechem. Według tego, jako napisano: gdzie cię znajdę, tam cię sądzić będę. Ubi in vero ibi te judicabo. Jakkolwiek bądź jest, w pierwszym czy w drugim przypadku wyrok boski raz postanowiony już jest nieodwołalny. Bo gdy z życiem ustaje całkowicie wola, więc dusza trwać już będzie wiekuiście w tym położeniu, w jakim ją śmierć zaskoczyła. Ale oto jaka jest różnica między duszą zostającą w czyśćcu, a duszą potępioną. Ta ostatnia, zaskoczona przez śmierć, w przywiązaniu do grzechu, zatem pogrążona w piekle, nie będzie nigdy mieć końca ani winy, ani kary. A jakkolwiek nie cierpi tyle, ile zasłużyła, jednak katusze jej będą wiekuiste. Tamten zaś przeciwnie, pozbywszy się winy grzechów przez szczerą pokutę, nim jeszcze opuściły to życie, w więzieniach czyśćcowych zatrzymują tylko karę, która gdy kiedyś ma się skończyć, więc też z ubiegiem czasu coraz to bardziej się skraca. O nędzo okropna i tym opłakańsza. Im cię mniej ludzie w swym zaślepieniu poznają. Kaźń odrzuconych nie jest jeszcze największą w całej ścisłości zniszczenia. Bo najmiłosierniejsza dobroć Boga przenika swymi promieniami na samo dno piekieł. Gdyby Bóg szedł tylko za głosem sprawiedliwości, wówczas grzesznik umierający w stanie grzechu śmiertelnego podjąć by musiał kaźń najwyższą i pod względem jej trwania, i pod względem jej natężenia. Wszakże boskie miłosierdzie łagodzi okropność zasłużonej katuszy i skazując grzesznika na kaźń nieskończoną pod względem trwania, nie skazuje go jeszcze na kaźń nieskończoną pod względem natężenia. Bierz to do serca, grzeszniku. Och, na jakże
straszne, wystawiasz się niebezpieczeństwo przez przywiązanie do grzechu. Tak ci jest trudno wziąć się gorąco i statecznie do szczerej pokuty. Ale idąc podobnie, dokądże znajdziesz, gdy krom pokuty, nic innego winy grzechowej wygładzić nie zdoła i gdy ta wina tak okropną pociąga za sobą karę. Co do dusz zostających w czyśćcu, gdy wola ich jest całkowicie zgodną z świętą wolą Boga, więc się cieszą błogą spokojnością. Bóg też w swej niewysłowionej dobroci udziela się im, gdyż uwolnione od winy grzechu i sprowadzone do pierwotnej czystości nic w sobie nie mają, co by się wpływom tej dobroci boskiej sprzeciwiało. Mówię, że są wolne od wszelkiego grzechu. Bóg albowiem przebaczył im winę szlachetnie wskutek szczerego wyznania grzechu i najwyższego zań żalu. A to tak dalece, że z wszystkiego pozostaje tylko plama. Czyli rdza, która właśnie ma być zniweczona przez ogień. Tak wyzwolone od wszelakiej winy i połączone z świętą wolą Boga, rozważają go jasno według udzielonego sobie światła. A jeśli się jeszcze nie cieszą widzeniem naocznym, ani idącą za nim rozkoszą, poznają przynajmniej cenę tego nieoszacowanego dobrodziejstwa. Co więcej, dusze te wskutek swych stosunków z Bogiem bardzo są zdolne do boskiego zjednoczenia, do którego właśnie czują się stworzone. A naturalny pociąg, jakim je Bóg obdarza, unosi je z tak wielką siłą ku Niemu, że nie widzę ani porównania, ani przykładu, ani sposobu, aby wam dać pojąć gwałtowność tego pociągu, taką, jaką ją duch mój pojmuje. Próbuję jednakże coś o tym powiedzieć. Przypuszczam więc naprzód, że na całej przestrzeni ziemi jeden jest tylko chleb dla nakarmienia wszystkich ludzi i że nie potrzeba, jak tylko nań patrzeć, aby być nasycony. Czyż ów chleb nie ścignąłby na się uwagi całego ludzkiego rodu? Przypuszczam powtórę, że człowiek jakiś łaknący, jak się to zwykle w dobrym zdrowiu łaknie, wstrzymuje się od posiłku, nie będąc chorym, nie doświadczając nawet żadnego osłabienia. Oczywiście, im bardziej to wstrzymanie się przedłuży, obok tego samego zawsze łaknienia, tym się bardziej głód stanie naglącym. Przypuszczam po trzecie, że od chleba onego był oddalonym, wiedząc,
o tym bardzo dobrze, że sam jego widok już może nasycić. Nieprawdaż, że im byś się bardziej ku niemu przybliżył, a widząc by go nie mógł, tym bardziej pociąg ów naturalny pogrążałby go w cierpieniach. Przypuszczam po czwarte na koniec, że ów człowiek jest już pewny, iż chleba tego nigdy oglądać nie będzie. Och, wówczas rzucony na łup gwałtownego pragnienia i pozbawiony wszelkiej nadziei, zaspokojenia go cierpiał by pewnego rodzaju katusze piekielne, podobnie jak potępieńcy, którzy zgłodnieli Boga, łaknący go strasznie, wiedzą, że już nigdy chleba tego oglądać nie będą. Owóż, tak smutnym jest los duszy w czyśćcu, zostającym z wyjątkiem rozpaczy, bo ona zawsze ma pewną nadzieję, że kiedyś ujrzy Jezusa naszego Boga, naszego Zbawcę i nasze miłowanie, którego jasne widzenie nasyci jej najgorętsze pragnienia. Wszakże jakkolwiek ta nadzieja jest pewną, niezawodną, przecież pojmujecie, jak okropnym jest ten głód, który w chwilach oczekiwania pożera duszę czystą. Jako zaś dusza czysta, wolna od wszelkiego grzechu, w Bogu tylko znajduje swój odpoczynek, wiedząc, że On jest celem, dla którego została stworzona. Tak znowu dusza nieczysta i pokalana występkiem nie może gdzie indziej przebywać jeno w piekle, które sama przez swe grzechy uczyniła swoją metą. Dlatego to, kiedy się zbliża chwila rozdziału duszy od ciała, wówczas duszę ciążą, jeśli się tak wolno wyrazić, jakoby swym naturalnym ciężarem ku różnym miejscom swego przeznaczenia. Tak dusza zmazana grzechem śmiertelnym sama z siebie runie w przepaść mąk, dokąd ją wzywa sprawiedliwość boska. Jakiś okropny instynkt pociąga ją, aby się tam sama rzuciła. A jeśli by ktoś z otaczających ją chciał zapobiec tej okropności, wówczas cierpiałby jeszcze okropniej jak w piekle. Dlaczego? O straszna prawdo! Oto dlatego, że wszędzie indziej ona by była poza wolą Boga, zawsze w wojnie z Jego miłosierdziem. Bo jak się już powiedziało, potępieńcy w piekle mniej cierpią niż na to zasłużyli. A zatem dusza występna, nie znajdując nigdzie ani stosowniejszego dla siebie, ani mniej okropnego dla siebie miejsca, jak piekło, rzuca się w piekło jako w swe miejsce właściwe. Zważmyż teraz,
jako podobnie ma się rzecz z czyśćcem. Dusza sprawiedliwa, widząc w sobie w chwili wyjścia z ciała coś takiego, co przyćmiewa pierwotną jej czystość, co jej przeszkadza do zjednoczenia się z Bogiem, czuje natychmiast niewysłowiową boleść, a widząc zarazem jak najjaśniej, że tej przeszkody nic innego zniweczyć nie zdoła, tylko ogień czysta, wstępuje doń chętnie i skwapliwie. Kto by ją chciał powstrzymać w tej drodze, bardzo by jej źle usłużył. W każdym innym miejscu męki jej byłyby daleko nieznośniejsze, jak to wszystko, co cierpi w miejscu przeznaczonym na jej oczyszczenie. Bo ona wie dobrze, że póki tej przeszkody nie zniweczy w sobie, dopóty w żaden sposób do swego celu trafić by nie mogła. To prawda, że męka czyśćcowa, jak się to rzekło wyżej, nie różni się od męki piekielnej. Ale to wszystko, co by dusza cierpiała w każdym innym miejscu, a czym by przecie zniweczyć nie mogła tego, co przeszkadza jej uszczęśliwieniu, byłoby jeszcze daleko okropniejsze, choćby też owym miejscem było nawet samo niebo. Bo to piękne niebo, gdy je uważać będziemy ze strony Boga, jeśli zawsze dla wszystkich otworem. Nie ma bram, by mogło być dla kogoś zamknięte. Na oścież jest każdemu, kto chce wejść do niego. Pan nieba zawsze i dla każdego nieskończenie miłosierny. Gotów jest przyjąć każdą duszę w swe objęcia i oczekuje na każdą. Ale cóż z tego, gdy czystość jego esencji tak jest niewysłowienie wielka, że dusza najmniejszą plamą zmazana wolałaby się raczej w tysiąc rzucić piekiem, jak się ukazać w tym stanie wobec boskiego jego majestatu. Więc gdy ta dusza wie dobrze, iż czyściec jest właśnie łaźnią przeznaczoną na obmycie plam tego rodzaju, biegnie do niego z zapałem i rzuca się w jego płomienie, mniej zajęta boleściami, jakie tam na nią czekają, a cała gorejąca nadzieją szczęścia, jakie nań czeka przez odzyskanie pierwotnej czystości. Jej katusza jest okropną, jak okropną, tak okropną, że tego żaden umysł pojąć, ni żaden język wyrazić nie zdoła. Co do kaźni zmysłów, to piekło, a przecież kaźń ta jeszcze się jej zdaje słodka w porównaniu z tym, co by cierpiała, gdyby przez ogień czyśćcowy nie pozbywała się tego, co opóźnia jej połączenie z Bogiem. Wszakże to wszystko, co mi Bóg w tej mierze objawił i co ja wedle zdolności mego umysłu pojęła, tak dalece przechodzi wszelkie rozumowanie,
wszelkie wierzenie, wszelakie tego życia doświadczenia, że gdy się ludzka mowa wyraża w tych rzeczach, wszystko, co jeno zdoła powiedzieć, zda mi się fraszką i kłamstwem. Ja bym też pragnęła wyrazić tu wszystko, co mi Bóg odsłonił, ale na własne moje zawstydzenie wyznaję, że mi słów brakuje. Jednakże według tego, jako Bóg pozwolił, spróbuję jeszcze nowymi światłami to, co się dotąd wypowiedziało, rozjaśnić. Taka jest zgodność między Bogiem a duszą w stanie zdobiącej ją niewinności, gdy wychodziła z Jego boskich rąk, iż Bóg wszystko czyni, aby ją znowu wprowadzić w święte z sobą zjednoczenie. Rozognia się zatem miłością tak żarliwą i unosi ją ku sobie taką siłą, że gdyby nie była nieśmiertelną, przestałaby istnieć. Obróciłaby się w niwecz, tak ją w siebie przemienia, że zapomniwszy o wszystkim, zapomniwszy samej z siebie, nic nie widzi, tylko tego, który ją wciąga, który ją obejmuje, który ją oczyszcza, by ją sprowadzić do źródła, z którego wyszła. To jest do siebie samego, który jest razem jej pierwszym początkiem i jej ostatecznym końcem. Pod upałami tego niezmiernego żaru miłości, roznieconego w jej łonie, mięknieje i rozpływa się. Ale w tej samej chwili cierpi nieopisane katusze. Aż cóż powiem, aby wyrazić tych cierpień przyczyna. W blasku boskiego światła, którym jest otoczona i na wskroś przenikniona, widzi naprzód, że ją Bóg ustawicznie ku sobie pociąga, a dla dokonania jej udoskonalenia podejmuje ciągłą troskę, i to jedynie przez najczystszą miłość. Widzi powtóre, że plamy grzechowe są jakby kajdanami, które ją przykuwają do niej, mimo niej, i nie dozwalają iść za tym boskim pociągiem, że są jakoby siłą przeciwiającą się temu wpływowi jednoczącemu, którym Bóg chciałby w niej działać, by mogła osiągnąć cel swój ostateczny, stać się jak najszczęśliwszą. Po trzecie, pojmuje ona doskonale, jak wielką jest strata, najmniejsze opóźnienie widzenia naocznego. Po czwarte, na koniec, czuje sama w sobie instynktowne pragnienie, tak silne, tak żarliwe, że żarliwym już być nie może. Czuje w sobie to pragnienie zniweczenia owej tamy, która jej nie dozwala unieść się za słodkim Boga pociągiem. Otóż to wszystko, co tak widzi, tak pojmuje, co tak czuje,
To wszystko razem wzięte stanowi cierpienia dusz czyśćcowych. Cierpienia niezawodnie nad wszelki wyraz okropne, wśród których przecie najokropniejszym jest to, jakiego doświadczają widząc i czując w sobie ową przeszkodę walczącą z świętą wolą Boga. Z tą wolą, która się im przedstawia jako płonąca z najgorętszej dla nich miłości. Miłość ta działa nieprzerwanie, aby w duszę wprowadzić ów stosunek jednoczący, aby je przezeń pociągnąć ku sobie. Tak się nimi wciąż zajmuje i tak się czynnie zajmuje. Jakby to była jej czynność jedyna. Więc wzajem dusze owe tak są tym wszystkim głęboko, tak silnie przejęte, że gdyby istniał inny, okropniejszy czyściec, jak ten, w którym przebywają bez chwili namysłu, w okamgnieniu weń by się wrzuciły, aby tylko tym szybciej potargać i zniweczyć fatalną zaporę i wnieść się ku Bogu na skrzydłach Jego miłości. Ze środka tej boskiej miłości widzę, jak wytryskują ogniste płomienie, podobne do lamp gorejących, i jak przenikają dusze w czyściu zostające, z taką gwałtownością i z taką popędliwością, że gdyby te dusze posiadały ciała, żar ów obróciłyby je w nicość w okamgnieniu i owszem, same by nawet duszę zniweczył, gdyby było jakiekolwiek podobieństwo ich zniweczenia. Te promienie podwójne mają skutek i oczyszczają i niszczą. Wyobraź sobie, że jakiś kruszec ustawicznie przetapiają po każdym przetopieniu. Kruszec staje się czyściejszy, aż wreszcie uwalnia się od wszelkiej nieczystej przymieszki. Otóż co ogień materialny w materialnych sprawia w przedmiotach, że ów boski żar sprawia w duszach w czyściu zostających. Dusza czystowa, przetopiona, że tak się wyrażę, w tyglu czyśćca. Tak się ciągle uwalnia od wszelkich nieczystych napływów, iż w końcu staje się tym, czym była, wychodząc z rąk Boga. Powiadają, że złoto do tego stopnia może być oczyszczone, iż jakkolwiek ogień byłby gwałtownym, już żadnego nie wywiera nań działania. I że żadna nieprzyjazna siła szkodzić mu nie może, dlatego że złoto nic w sobie nie ma do zniweczenia ani do stracenia, krom obcych, a czystość jego karzących cząstek. Otóż zupełnie to samo ogień boskiej miłości,
sprawia w duszach w czyśćcu pozostających. Bóg albowiem dopóty trzyma je w ogniu, dopóki ten ogień nie strawi w moich w nich nie zniwecz. Jak na zupełniej wszelakiej niedoskonałości i wszelakiej nieczystości. Następnie, gdy już dusza doskonale jest czystą, miłość przenika ją całkowicie tak dalece, że nic w niej nie pozostaje, co by było jej właściwą, i że jej bytem staje się sam Bóg. Wówczas ta dusza, jak najczystsze złoto, nic już w sobie nie mając do zniweczenia, traci zupełnie czułość i zdolność cierpienia do tego stopnia, że gdyby nawet pozostała w ogniu, żar jego zamiast jej sprawiać cierpienie stałby się dla niej ogniem miłości. I sprawiałby owszem, że w miejscu katuszy znalazłby niebo. Gdy dusza wyszła z rąk boskich, wraz z swym istnieniem wzięła wszelakie środki do utrzymania i rozwijania swej doskonałości do życia zgodnego z wolą Stwórcy i do zachowania swej czystości od wszelakiej skazy grzechu. Wkrótce jednak potem, stawszy się winną pierworodnego grzechu, straciła wszystkie te dary, wszystkie łaski, a nawet i samo życie. To, co tak straciła, sam tylko Bóg mógł jej powrócić. I uczynił też to właśnie przez chrzest. Ale wracając, zostawił pożądliwość, która ją nieustannie pobudza do grzechu uczynkowego i która ją w grzech potrąca, jeśli jej pociągowi nie stawi dosyć silnego oporu. Pierwszy grzech śmiertelny, jakiego stanie się winną, na nowo ją o wszystkie straty przyprawia. Na nowo w śmierci pogrąża, a Bóg znów ją z martwych zbudza przez nową szczególną łaskę. To jest przez łaskę pokuty. Wszakże dusza wszedłszy z tego grobu, tak jest zepsutą, tak w sobie samej pogrążoną, iż aby powróciła do pierwotnej niewinności, potrzebuje tych wszystkich wpływów i działań boskich, o których już się mówiło powyżej, a bez których już by była stracona na zawsze. Jeżeli teraz, mimo tych wpływów boskich, ustawicznie tu na nas działających, dusza nie odzyska w ciągu tego życia swojej czystości pierwotnej, cóż wtenczas pozostaje? Oto, że Bóg dokonywuje tego dzieła właśnie w owych więzieniach czyśćcowych, o których mówimy. Chcesz, że wiedzieć, jak to się odbywa? Dusza pogrążona w tych smutnych niskościach tak żarliwym goreje pragnieniem połączenia się z Bogiem, że już to samo stanowi jej czyściec. Nie miejsce albowiem oczyszcza duszę, ale cierpienia sprawiane przez tę przeszkodę, która wstrzymuje nasycenie instynktu jednoczącego i spóźnia połączenie się z Bogiem. Miłość boska widzi w niej tyle
tajemnych niedoskonałości, że gdyby ona sama taką się poznała, zupełnie jak ją widzi, ta miłość popadłaby w rozpacz. I dlatego też, aby się taką nie poznała. Miłość boska bez żadnego współdziałania z jej strony pracuje nad zniweczeniem tych niedoskonałości. Jej ogień wreszcie zmagający się zawsze tak się staje żywym, tak potężnym, iż wszystko co niedoskonałe przetrawia, a Bóg dopiero potem odsłania przed oczyma duszy to miłość swej działanie, któremu winna powrót do czystości, w jakiej wyszła z jego ręki. Ale trzeba wiedzieć, że co jest doskonałe w oczach ludzkich, to w oczach Boga pełne jest niedoskonałości. Dlatego to człowiek we wszystkich swoich uczynkach przedstawiających mu jakiś pozór doskonałości, w uczynkach, które rozważa, pojmuje, czuje, chce których dopełnieniem i sposobami dopełnienia pamięć swoją zajmuje, własną swoją miłość karmi. Zamiast to, co dobrego, przypisać w zupełności Bogu. W uczynkach, powtarzam, takich zawsze się jakoś przybruka lub zrani. Aby bowiem uczynki nasze były doskonałymi. Do tego potrzeba, iżby się w nas, bez nas odbywały. Tak, iżbyśmy mogli wyrzec, że w spełnianiu tych uczynków byliśmy tylko tym w ręku Boga, czym są narzędzia w ręku mistrza dzieł. Uczynki zaś, które w nas Bóg sprawia, bez żadnej z naszej strony zasługi, jedynie przez działanie swojej najczystszej miłości. Tak są żarliwe i tak głęboko przenikają duszę, że ciało, które ją otacza, zda się przyjmować i zatrzymywać w sobie pożerający ją ogień. Stan zaś duszy podobien jest wówczas do stanu człowieka zamkniętego w piecu, który nie może znaleźć ulgi i spoczynku, dopóki nie utraci życia. Wszakże jakkolwiek miłość boska, przepełniająca duszę w takiej obfitości, że tego w żaden sposób według widzenia wyrazić nie umiem. Jakkolwiek ona uspokaja duszę, przez to jednak nie zmniejszają się ich kaźnie. Więcej bowiem właśnie samo opóźnienie ciszenia się tą miłością, używania jej, jest powodem ich cierpień. Cierpień tym okropniejszym, potężniejszą jest miłość, do której Bóg czyni je zdolnymi. Więc biedne te dusze zarazem używają jak najgłębszego pokoju i podejmują jak najokropniejsze męki w ten sposób, że jedno drugiemu bynajmniej w nich nie przeszkadza. Gdybyż mogły jeszcze czynić zadość za swe grzechy przez żal, dość byłoby jednej chwili na spłacenie tych wszystkich długów, bo skrucha tym jest żywszą i doskonalszą, im się jaśniej widzi,
i jak dalece grzechy opóźniając połączenie się z Bogiem. Nasycenie miłości, osiągnienie celu czynią nas nieszczęśliwymi. Ale niestety, wszyscy już na to za późno. Wszyscy Bóg nic nie przepuszcza z złasłużonej kary i nie pozwoli wprzód wyjść z tych okropnych więzień. Póki się dusza nie wypłaci Jego sprawiedliwości, aż do ostatniego pieniążka. Tak chciał mieć Bóg. Tak zawyrokował zresztą te dusze, nie mając już własnego wyboru, nie mogą ani widzieć, ani chcieć czegoś innego, jedno według świętej woli Boga. Jeżeli modlitwy żyjących, odpusty lub święta, ofiara skraca ich cierpienia, to przecie wcale nie rodzi w nich żądzy uważania tych jałmużn inaczej, jak są uważane na szali boskiej woli. Co się ich samych dotyczy, wszystko to zostawiają woli i rozporządzeniom Boga, który według upodobania swej nieskończonej dobroci przyjmuje tę zapłatę podawaną z ziemi na rachunek ich długu. Gdyby się mogły radować tymi duchowymi jałmużnami bez względu na wolę i upodobanie Boga, byłyby to z ich strony akt własności, a taki pozbawiałby je widzenia woli boskiej, co znowu przyprawiałoby je o nowe katusze. Jakikolwiek zatem są względem nich usposobienia Boga. Radosne i uszczęśliwiające, czy smutne i bolesne. Zawsze one niewzruszone, bez żadnej na to uwagi, co się dla nich czyni, bo jak się już powiedziało, niepodobieństwem jest, aby mogły cośkolwiek ze swego widzenia lub chcenia zwracać ku sobie. Tak są przemienione w świętą wolę Boga, na której rozporządzeniach polegają jak najzupełniej. To się zresztą samo z siebie rozumie. Gdyby bowiem dusza niedoskonale jeszcze oczyszczona stanęła przed Bogiem, wówczas boleść jej 10 razy byłaby nieznośniejsza jak boleści czyśćca. Dlaczego? Dlatego, żeby nie mogła znieść widoku ani Jego najczystszej dobroci, ani Jego surowej sprawiedliwości, aniby zresztą sama siebie, zresztą nie mogła widząc w tym zwierciadle swą szkaradę i potworność. Choćby tej duszy jednej, tylko małej, brakowało chwilki do zupełnego i ostatecznego zgładzenia plam grzechowych. Katusza jej na widok
tej pozostałej resztki nieczystości tak byłaby okropną, iż by wolała raczej w tysiąc rzucić się piekieł, jak stanąć przed świętym majestatem Boga. Obym miała głos grzmotu, iżbym po całej mogła być słyszaną ziemi. Powiedziałabym wówczas wszystkim jej mieszkańcom, co zresztą czuję i co się gwałtem wydziera z mej duszy. O nieszczęśliwi, dlaczegoż pozwalacie tak nad sobą tyranizować światu? Dlaczego nie zwrócicie swych oczu na tę nędzę, w jakiej się znajdziecie w chwili waszej śmierci? Czemu nie zapobiegacie temu, co wam się stać może w przyszłości? Póki jeszcze czas ku temu, dufacie w miłosierdzie pańskie. Wynoście je bez końca. Powiadacie, że jest bez granic, a nie pomyślicie, że właśnie ta dobroć tak wielka potępi was w dniu sądu za to, żeście nie chcieli wypełniać woli najlepszego z wszystkich panów. Ta dobroć, z jaką on postępował z wami, czyżby was raczej nie powinna była zniewolić do posłuszeństwa świętej jego woli? Nie zaś ośmielać do coraz większego względem niej zuchwalstwa, wiedząc zwłaszcza, że na miejsce wzgardzonej dobroci przychodzi koniecznie sprawiedliwość, której chętnie czy niechętnie potrzeba uczynić za dosyć. Upewniacie się, że może tą myślą, że po spowiedzi weźmiecie odpust zupełny i że tak spłaciwszy swe długi nie natraficie na żadną przeszkodę w prędkim oglądaniu Boga. O, zwodnicza to bardzo nadzieja, by zyskać odpust zupełny. Trzeba do tego dobrej spowiedzi, doskonałego żalu, co się wcale nie wykonuje bez trudności. Owszem, te trudności tak są wielkie, że gdybyście je dość znali, raczej by wam się lękać, jak spodziewać przyszło. Raczej byście o ich stracie, jak o zyskaniu myśleli. Łaska dwojakie sprawia działanie w duszach w czyściu zostających, z czego wnoszę, że mają widzenie i poznanie. Pierwszym jest, że chętnym sercem cierpią swoje męki, rozważając z jednej strony niepojęty majestat Boga, a z drugiej strony niepojęte zuchwalstwo w obrażaniu Boga i kary zasłużone przez nie. To jest pewne, że gdyby dobroć Boga nie łagodziła jego sprawiedliwości przez zadość czynienie przy najdroższej krwi Chrystusa,
Jeden grzech śmiertelny już by na 1000 zasługiwał piekieł. A więc dusze czystowe, tak słusznym i sprawiedliwym, znajdują swoje cierpienie, iżby nie chciały ani na jotę zmniejszyć ich ostrości. Co się zaś tyczy ich woli, tak są zadowolone z Boga. Jakby już były przypuszczone do wiecznych rozkoszy. Drugim działaniem łaski jest w nich radość, jakiej są pełne, widząc, że jakkolwiek Bóg je karze, zawsze je przecie bardzo miłuje. W jednym oka mgnieniu obdarza je Bóg tym dwojakim widzeniem. A ponieważ są w stanie łaski, więc je pojmują tak, jak są w sobie. Każda według swej zdolności. Doświadczają więc tym samym wielkiej radości, która się nigdy nie zmniejsza, która owszem wzmaga się w miarę. Jak się zbliżają do Boga? Zresztą praw tych nie widzą one w nich samych, ani same przez się. Widzą je w Bogu, którym są daleko, więc więcej zajęte jak swoimi cierpieniami. Bo najmniejsze, jakie tylko mieć mogą widzenie Boga, przewyższa wszelką katuszę i wszelką, jaką sobie tylko wyobrazić można, radość. Już powiedziałam na samym początku, co mi dało poznać stan duszy w czyśćcu zostających. Tu jednak pragnę jaśniej nieco myśl moją wyrazić. Od 2 lat dusza moja jest w podobnym położeniu, jak są owe dusze. Co dzień dotkliwiej doświadczam ich cierpień. Zdaje mi się, że dusza moja pogrążona jest w ciele jakoby w czyśćcu. W ten jednak sposób, że ciało znosi te cierpienia i nie umiera, dopóki wzmagając się z wolna, nie zużyją go i nie zniszczą. Czuję się oderwaną od wszelkich ziemskich przedmiotów, a nawet od dóbr duchowych, które by mogły karmić i rozkoszami napełniać mą duszę. Jakimi są radość, zadowolenie, pociecha. Czuję, że już nie mogę w niczym doczesnym smakować, ani nawet i w rzeczach duchowych przez pamięć. Pojmowanie wolę. Tak, iżbym mogła powiedzieć, że to mi się więcej niż owo podoba. Doświadczam takiego duchowego parcia, że już nie wiem, czym jest rozrywka lub ulga dla duszy i ciała. Przypominam sobie jeszcze nieco z tych przedmiotów, z których niegdyś czerpałam tego rodzaju uciechy. Ale dzisiaj już one wstręt obudzają i zgrozę. I dlatego też trzymam się od nich z daleka.
Takie są teraz moje uosobienia wewnętrzne, a ich powodem jest żarliwość, jakiej mi Bóg udziela w sprawie mego udoskonalenia. Moja dusza jest tak potężnie pchana do zniweczenia wszelkich w tę stronę mierzy przeszkód, że aby osiągnąć swój zamiar, rzuciłaby się w piekło, tego była potrzeba. I to dlaczego odpycha wszystko, co by tylko mogło zadowolić i pocieszyć wewnętrznego człowieka. A tak go z bliska przypiera, że najlżejszą niedoskonałość z całym obrzydzeniem spostrzega w nim i ściga. Człowiek zewnętrzny, tak pozbawiony pomocy i pociechy Ducha Świętego, że doświadcza takiej ciężkości i takiej boleści, że już nic nie znajduje na tej ziemi, co by go mogło po ludzku zerwać, a to tak dalece, że dla niej nie ma innej ulgi krom samego Boga, który tak rozporządza wszelkimi rzeczami z taką miłością i miłosierdziem dla zadośćuczynienia swej sprawiedliwości. Widok tych rozporządzeń boskiej opatrzności daje mej duszy pokój i radość prawdziwie rozkoszną. Nic jednak przez to mych cierpień nie zmniejsza. A przecie mogęż to powiedzieć, iż nic by bardziej nie udręczyło mej duszy, jak najmniejsze zboczenie od tego rzeczy porządku właśnie postanowionego dla jej oczyszczenia. Nie wychodzi też ona ani wcale wyjść nie pragnie z swojego więzienia, póki Pan nie spełni doskonale względem niej swoich zamiarów. Pociecha moja i moja radość to spełnienie woli Boga, a największa katusza, o jaką by mnie można przyprawić, byłoby uchylenie się spod Jego rozporządzeń. Bo rozporządzenia te są równie sprawiedliwe jak miłosierne. Widzę wszystko, co opowiadała. Dotykam się tego nijako. A jeśli się źle tłumaczę, to wina wyrażenia odpowiedniego przedmiotowi. Zresztą czułam się parta duchowo do pisania w tej materii i musiałam pójść, jak w samej rzeczy poszłam za tym tajemniczym popędem. Ale mi jeszcze coś zostaje do powiedzenia. Więzieniem, które zamieszkuje, jest ten świat, a więzy, co mnie do niego krępują, to moje ciało. Dusza moja, objaśniona światłością, z wysoka widzi, jak dalece te więzy, czyniąc ją niewolnicą i przeszkadzając
do zjednoczenia się z tym, który jest ostatecznym jej celem. Jak dalece te więzy czynią ją nieszczęśliwą. A gdy jest niezmiernie tkliwą, więc ta niewola sprawia jej boleść nie do wyrażenia. A jednak skutkiem dobroci Stwórcy, której nigdy dość wyznać nie mogę. Ta dusza moja taką otrzymała godność, że nie tylko jest podobną do Boga, ale co większa przez uczestniczenie w Jego nieskończonej dobroci stała się z Nim jakoby jedno. A ponieważ niepodobieństwem jest, aby cierpienie poruszyło Boga, więc też i duszy z Bogiem zjednoczonej poruszyć nie może i tym mniej ma na nią wpływu, im ona więcej uczestniczy w tym, co jest Bogu właściwe. Ona zaś tym więcej uczestniczy, im ściślej jest połączona z Bogiem. Ale niestety, dusza, która podobnie jak moja, znajduje w sobie przeszkodę do tej cudownej jedności, cierpi nieopisaną katuszę. To zaś udręczenie i to opóźnienie czyni ją niepodobną do tego, czym była w swoim stworzeniu i do tego, i do czego chce Bóg, aby z Jego łaską wróciła. Im ona więcej ceni sobie Boga, tym silniej jest udręczona tym, co ją odłącza od Boga. Tym go zaś wyżej ocenia, im go lepiej poznaje. A tym go lepiej poznaje, im jest wolniejszą od grzechu. A zatem w ten czas najmocniej cierpi. Gdy już jest w punkcie przejścia do pierwotnej swojej niewinności, ale gdy wszelka przeszkoda już jest zniszczoną i gdy ona cała już jest przemienioną w Bogu, wówczas jej poznanie już nic nie zostawia do pożądania i szczęśliwość jej jest doskonałą. Jak męczennik przenoszący śmierć nad nieszczęście obrażenia Boga, czuje boleść, która mu odbiera życie, ale nią pogardza przez zapał dla chwały boskiej, w której uczestniczy przez światłość łaski. Tak dusza oświecona z wysoka, o mądrości rozporządzeń woli boskiej, więcej się zajmuje tą świętą wolą, jak wszelkimi bądź wewnętrznymi, bądź zewnętrznymi katuszami. Choćby też były, jak tylko być mogą, najsroższe i nie dziwno, bo kiedy Bóg zajmie sobą, wówczas ona tak Mu jest oddaną. Tak się zatapia w świętym Jego majestacie, że wszystko zresztą jest niczym w jej oczach.
Wówczas ta dusza staje się z wszelkiej ogołoconą własności. Nic już nie widzi, nic nie poznaje, ani powodów swego wskazania na karę, ani mąk, jakie podejmuje. Ona to wszystko widziała, opuszczając to życie. Ale w tej chwili i wspomnienie znikło, nawet, a znikło na zawsze. Kończę tą uwagą, że Bóg trzykroć dobry, jak jest trzykroć wielkim. Oczyszczając człowieka w ogniu czyśćcowym, przetrawia i niweczy wszystko, czym on jest naturalnie, aby go przemienić w siebie i uczynić Bogiem. Święta Katarzyna Genueńska. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie traktatu o czyśćcu świętej Katarzyny Genueńskiej. Amen. Subskrybuj mój kanał Michelangelo Dusze Czyśćcowe MA, żeby być na bieżąco z odcinkami. I jeżeli Wam się spodoba ten audiobook, mogę nagrać następny, jakiś inny.